zdrowia, eutanazja, czyli no, samobójstwo na życzenie z tym, że jest lekarz obok. Takie to jest zdrowie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Kosiński, no Kosiński, który napisał Niebieskiego Ptaka, eutanazji nie doczekał, no ale on się zachlał, nachlał się, wypił 2-3 litry butelki alkoholu, założył sobie na głowę plastikowy worek, no i w zasadzie się swoimi żygowinami no, zszedł z tej ziemi, bo po prostu się zadławił. Teraz jest, eutanazja jest legalna. Jest legalna w Szwajcarii, jest legalna w Holandii, jest legalna w Belgii. No i jest legalna też w bardzo wielu stanach amerykańskich, między innymi w Kalifornii czy w Colorado. No i ostatnio w Maine. Maine, no to jest, jak tu jest Atlantyk, to Maine też pod granicą kanadyjską. Tu jest Kalifornia. Colorado to jest pośrodku tam Rockies. No i w Maine w zeszłym tygodniu gubernator podpisał taki akt prawny, śmierć z godnością. No i co to znaczy? To znaczy, że lekarz może, powiedzmy, asystować przy samobójstwie śmiertelnie chorych. No ale śmiertelnie chorych, no to w zależności punkt widzenia zależy od punktu patrzenia. No i wygląda na to, że w przyszłości może być ten równia pochyła, która się pochyla, może być pochylać się coraz bardziej. Miałem kiedyś rozmowę z wykładowcą, z wykładowczynią, można powiedzieć, na temat moralności i tego, czy kiedy zacznie się traktowanie człowieka ludzkiego, ciała ludzkiego jako worka części zamiennych. No i te części zamienne, jesteśmy świadkami właśnie części zamiennych w Kanadzie. 30 pacjentów, którzy po prostu byli lekarze przy nich i była ta eutanazja, no to 30 oddało swoje organy. Oddało swoje organy. No i w zeszłym tygodniu kanadyjska Stowarzyszenie Medyczne opublikowało takie w zasadzie informacje, czy taki instrukcje, jak to ma się wszystko odbywać. No i pokazuje, że jednak ta eutanazja i używanie tych części zamiennych zaczyna się w dosyć makabryczny sposób, zaczyna się mieszać, no i w zasadzie klaryfikują, mówią, że nie można wziąć organu przed śmiercią, a śmierć jest jako medycznie martwy, jeżeli serce przestało bić. No ale eksperci, jak zwykle eksperci, no to chyba potomkowie Mengele, którzy uciekli do Kanady, dwóch takich ekspertów mengelowskich, no jeden, który uciekł do Ameryki z Harvardu, w tym journalu, New England Journal of Medicine, czyli żurnal medyczny Nowej Anglii, nie zgadzają się i argumentują, że śmierć, że te części zamienne po śmierci nie są takiej najlepszej jakości, że byłaby lepsza jakość, jeżeli śmierć by następowała w wyniku wyjmowania organów. No i oni w ten sposób tłumaczą, że w zasadzie te parę minut, kiedy serce przestanie bić, no to jest strasznie ważne na to, żeby jednak ten organ był, serce jak ma być transplant, to musi, powiedzmy, być bijące i 30 sekund. No jest to makabra, po prostu jest to zezwierzęcenie, jest to brak moralności, jest to po prostu tak niereligijne i tak jakieś niedowiary, no niedowiary po prostu. No i, ale oni tłumaczą, że w sumie jak ktoś oddaje nerkę,
no to na żywca oddaje. Jak ktoś oddaje, powiedzmy, krew, no to na żywca oddaje. Jeżeli ktoś oddaje szpik kostny, no to oddaje na żywca ten szpik kostny. No i oni mówią, że jeżeli taki pacjent, który jest śmiertelnie chory, ale ma coś tam gdzieś jakoś do wykorzystania, no to na żywca mu wyjąć i rozparcelować. No prawda jest taka, że w zasadzie nawet zwłoki ludzkie, które są... wartość jest ich około w Ameryce około 1,5 miliona, no bo te całe ciało, to oni część trafia do szkół medycznych, całe ciało jest po prostu rozparcelowane, oczy, ręce, nerki, wszystko jest jak nie na badania, to na jakieś przeszczepy, to na jakieś eksperymenty i to jest 1,5 miliona. Nikt nie dostaje tych pieniędzy, ale wszyscy za to płacą. Tak samo jak była ta afera z tymi skrobankami, to te wszystkie te skrobanki, no to tam w zależności, który to był tydzień, to wszystkie te ciało po prostu miało dziesiątki, setki tysięcy wartości. No i ci lekarze, ci Mengele, ci Mengelowcy, oni tłumaczą, że może się zepsuć. No i że lepiej by było, żeby te parę minut było wcześniej niż później. No i to jest jakieś demoniczne, makabryczne. I ten żurnal w zasadzie to wspomniał, że większość jednak tych, którzy się decyduje na tą eutanazję, to woli jednak, nawet jeżeli się decyduje, oddać te swoje ciało, czy część swojego ciała, żeby jednak to się stało po śmierci. No ale tłumaczy, że część w zasadzie będzie bardzo zadowolona, jeżeli będzie to bezbolesna śmierć, ale jednak będzie ta możliwość oddania tego kawałka swojego organu jak najszybciej i w jakich najlepszych sytuacjach i w sytuacji i w warunkach. To kanadyjskie stowarzyszenie medyczne podkreśla, że to musi być jednak uznane, że cokolwiek ten pacjent powie, no to jednak musi być uznane. No ale tak popatrzeć jednak na to, co ludzie chcą zrobić ze swoim ciałem według tego, co ludzie chcą jakiegoś ciała, no to jednak prawo popytu i podaży jest troszeczkę inne. Widać to na przykładzie Chin, no bo jeżeli w Chinach się popatrzy, no to organy bardzo często więźniów politycznych, no to są po prostu zabierane. Są zabierane w ten sposób, że jeżeli jest ktoś skazany na karę śmierci, no to egzekucja odbędzie się wtedy, kiedy jakiś członek partii potrzebuje serce czy nerkę. Także ktoś jest w więzieniu, no powiedzmy tam zamordował kogoś, czy zabił, czy okradł, no ale dużo jest tych ludzi politycznych. No i z tych politycznych, no to przyjeżdżają lekarze, o, tamten potrzebuje nerkę, przyjeżdżają, jutro jest egzekucja i biorą go, podpisują wszystkie te papiery, no i ta nerka, powiedzmy, czy serce, czy wszystko inne jest na miejscu. Egzekucja i zabierane. No to jest po prostu makabra. Też makabra. No i w miejscach, gdzie ta eutanazja jest legalna, prędzej czy później zacznie się ci ludzie typu Mengele i tych dwóch z Kanady, czy ten jeden to zaczną mówić, że to szkoda, żeby się marnowało, żeby się zaczęło marnować. No i zaczną dochodzić do wniosku, że w zasadzie będą przekonywać tych śmiertelnie chorych, że lepiej by było, żeby poczekali, powiedzmy, tydzień, bo może ktoś będzie potrzebował, albo będą przekonywać 5 dni wcześniej, że ktoś właśnie potrzebuje. No i jedna taka lekcja z Holandii, taka sytuacja, to jest to, że lekarze i pielęgniarki w zasadzie wpływają na decyzje tych ludzi, szczególnie którzy mają jakieś takie depresje, czy są w starszym wieku, czy cierpią. No i w zasadzie, jeżeli opieka jest droga i ci, co się opiekują, spędzają dużo czasu, no to przekonać takiego pacjenta, żeby
zrobił tą eutanazję, nawet jeżeli nie chciał, albo żeby oddał swoje ciało, nawet jeżeli nie chciał, no to nie jest to skomplikowane. No, a nawet jeżeli nie będzie chciał, no to prędzej czy później zaczną się papiery, ciekawe papiery zaczną się pojawiać. No i cały ten zbocze pochyłe, no to jednak jest makabryczne, to wszystko się nachyla coraz bardziej, ludzie coraz bardziej się znieczulają. Moralność, czyli zrozumienie dobrego i złego w ludziach zanika. W Nowym Jorku teraz politycy właśnie debatują na temat legalizacji eutanazji, ale najgorsze jest to, że coraz bardziej właśnie ta ateistyczna, socjalistyczna, marksistowska generacja tych lekarzy, którzy teraz wzrastają, wychowanych bez Boga, bez honoru, bez ojczyzny, bardzo materialistyczna, po prostu traktują wszystko jako hajs, jako pieniądze, jako potrzebę, jako coś zamiennego. No. Także, że lekarze zaczynają traktować swoich pacjentów jak trzy walizki części zamiennych. Także dawno, dawno temu miałem ten argument. Obawiałem się, że to nastąpi. Wiedziałem, że to nastąpi. No i to właśnie następuje. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek do subskrybowania. Naciśnij dzwoneczek dzyń dzyń. Powiadomienia o codziennych filmikach. Piszcie komentarze, piszcie pytania, piszcie swoje sugestie, co byście chcieli usłyszeć. I do następnego codziennego filmiku.